Rodzina, proszę wszystkich, rodzina jakie wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina, proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc im drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza, nawarstwia się i spiętrza. Co ty tam robisz, Grzesiu? Jak to co? Czyszczę koszulę na najlon. Gumką? Tak. Gumką, myszką to bardzo dobry sposób. A czemu jej po prostu najprawdopodobniej nie wypierzesz? No wiesz, a to po co? Prać całą koszulę, skoro można wyczyścić bruską jeżyka i mankietów? Taniej i szybciej. No moja w zasadzie dewiza. Ach ty, ty jesteś brudasem, Grzegorzu. Przecież ta koszula wygląda jak ścierka. No, pod marynarką nikt tego nie zauważy, a poza tym w zimie, jak wiesz, nigdy się nie pocę. Ty słyszysz? Ojciec ostatnio przesypia całe popołudnie. I przed południem. Wydaje mi się, że to ta zima tak działa na ojca. Jest to najprawdopodobniej normalny sen zimowy. Czy nie uważasz, że byłoby dobrze zasypać ojca igliwiem i nie budzić go aż do wiosny? Nie. Jak ty możesz w ogóle? Co? Jak mogę? Tak byłoby najlepiej i dla niego, i dla nas. Wyżywienie ojca bardzo dużo nas kosztuje, a i tak staruszek chodzi głodny i bosy. A tak przespałby sobie tę zimę, jak u Pana Boga za piecem, a poza tym przysypany igliwiem przyozdobiłby mieszkanie, a Maurycy miałby choinkę, o której tak marzy. No, wiesz, nie sądzę, żeby kupa igliwia mogła zastąpić naszemu dziecku choinkę. A propos, czy pomyślałeś już o świątecznych prezentach? 4 lata temu obiecałeś Maurycemu megafon i nic. Chłopak zdziera sobie gardło, zapowiadając pociągi i autobusy. No, na razie to niemożliwe. Nie mogę ukraść megafonu z naszego zakładu. Ciekawe, dlaczego akurat megafonu nie? Ponieważ jest on w zasadzie w stałym użyciu. Ciągle jakieś porządkowanie terenu pod tereny zielone. Ludzie udają, że kopią, a nie kopią i dlatego ktoś musi nad nimi stać z megafonem i krzyczeć na przykład: ej, proszę Brzyński, do was mówię, dlaczego nie kopiecie jakim... Jak to nie kopie? Kopie, bajanie. Niech ojciec przestanie zdzierać parkiet. To nie było do ojca. A do kogo? Do nikogo. Rozmawialiśmy sobie z Marylą. No, gotowe. Spójrz tylko na ten kołnierzyk, Marylko. Jest śnieżno-biały w porównaniu z resztą koszuli. A co dopiero, kiedy włożę ciemną, wyszmelcowaną marynarkę. Tak, oczywiście wyglądasz jak stary lord. A nawet lepiej. Podobnie wyglądał w swoim czasie Zachariasz Dorodziński, zabójca Igi Korczyńskiej, tarczerki Teatrzyk Ananas w Warszawie, kiedy w brudnej koszuli szedł na szubienicę. A dokąd ty się wybierasz, Grzesiu? Ja? Tak. Ja mam jutro rozdanie nagród kwartalnych. Boże, to cudownie. Dlaczego nic nie powiedziałeś nam, że dostajesz nagrodę? Bo nie dostanę. Tak to wygląda. No to po co tam idziesz? Uroczystość rozdania nagród kwartalnych została połączona w ramach walki z marnowaniem czasu z uroczystością udzielania nagan, ostrzeżeń, a także nagań z ostrzeżeniem, upomnień i zwolnień z pracy. W moim wypadku chodzi o nagany z ostatnim ostrzeżeniem. No to musiałeś nieźle nabroić gdzieś. Nie zrobiłem nic takiego wielkiego, ojcze. Zwykły zbieg okoliczności, którego nie mogłem w zasadzie przewidzieć. Wyobraźcie sobie, napisałem donos na mojego serdecznego kolegę i wysłałem go na ręce naszego bezpośredniego przełożonego. Robię tak zawsze, Marylu. No właśnie, więc tak. W czym rzecz? Bo w tym, że nieoczekiwanie mój bezpośredni przełożony został zwolniony na własną prośbę, na jego miejsce awansował mój serdeczny kolega. Mój donos na niego wpłynął więc na jego ręce i sami rozumiecie, że minął się z celu. Ja to pech, Holendier, tylko takimi... Tylko takiemu bałwanowi jak ty mogło się zdarzyć coś takiego. Niech się ojciec liczy ze słowami. Zabraniam ojcu mówić tym tonem. To ty się licz ze słowami. Mój ojciec zasługuje na szacunek. Maryla. Mówiąc do ciebie, nie musi liczyć się z niczym. Niczym. I nie tylko mój ojciec.
każdy może sobie mówić do ciebie, nie przebierając w słowach. Każdy. Jesteś szmatą i to wyjątkowo głupią, nieinteligentną szmatą. A co? Skończyłaś? Nie. No to skończ. Co sobie będziesz zdzierać gardło niepotrzebnie, szkoda słów. Jak to szkoda? No przecież sama powiedziała, że nikt nie musi się liczyć ze słowami, mówiąc do mnie Grzegorza Posiewszyńskiego, jakby co. No i rozwiodę się z tobą. Natychmiast. No tak, tak, proszę tak. bardzo, proszę. Proszę bardzo, rozwodźcie się, kochani, co tam, najwyższy czas już jest. Tak. Łatwo i co powiedzieć, a Maurycy? Nasz rozwód mógłby go do reszty wykoleić. Teraz na progu jego kariery. Kiedy już ma prawie zapewniony staż na dworcu Warszawa Stadion i jakąś przyszłość przed sobą. Da sobie radę, moja krew. Ach, zeszmaci się tak jak ty. No, wielkie rzeczy, zeszmaci. A skąd wiesz, ja nie szmacę się specjalnie, będąc w głębi duszy bezkompromisowym bojownikiem o słuszną sprawę. O, ciekawe podejście, ale ty jesteś zakłamany, Grzegorzu. Boże, gdzie ja miałam oczy? No ale przecież mówiłem ci, córeczko, nie wychodź za tego typa. Zmarnujesz sobie życie, a potem, kiedy się zestarzejesz, ten łajdak porzuci cię z dzieckiem i pójdzie do jej niej. No i co, co za bzdury, ojciec? No przecież to ona chce rozwodu. A nie przez ciebie. To na jedno wychodzi. Weźcie adwokata najlepiej. Albo jeszcze lepiej nie bierzcie adwokata. Ja wam wszystko załatwię za pół ceny. Powinnaś tylko Marylko sprowokować teraz Grzegorza, żeby cię czymś przyłożył, ale tak porządnie, no. Zrobi się obdukcję, opisze się rany i obrażenia i sąd da ci rozwód bez gadania, no Marylko. No, bierzcie do roboty. No, nie. Ja nie jestem takim idiotą. Nie uderzę jej pierwszy za skarby świata. Zaraz. A kto mówi, że ma się uderzyć pierwszy? Zdziel go w łeb, córeczko, najlepiej przez mokry ręcznik, żeby nie było śladu. Wtedy on na pewno cię odda. Bo ja też przez ręcznik. Tak, ciekawe przez który. Mamy tylko jeden. No i to ma być małżeństwo. To ma być. Przez 20 lat dorobili się tylko jednego ręcznika z napisem Orbis. Jakby nie było innych ręczników. Z innymi napisami. Wars, PKP, LOT. A u państwa Włodzimierzostwa w łazience wisi ręcznik z napisem Ibuś. O, oni przynajmniej byli w Budapeszcie. A wy nawet nosa nie wyściubiliście poza Warszawę. Oczywiście to nie twoja wina, córeczku, tylko tego typa, tego tam bałwana, brak mi słów. Boże, jak ty mogłeś rzucić ojca doniczką, ty? Świetnie, tylko tak dalej. Rzuć we mnie drugą doniczką, Grzesiu, albo nawet czym cięższym, nie krępuj się, widzisz, Marylko, jak tak dalej pójdzie, będziesz miała inny, ale równie dobry powód do rozwodu. Znęcanie się nad niedołężnym starcem, twoim ojcem bitym, katowanym przez tego sadystę codziennie, nawet kilka razy dziennie, w rozmaity sposób, nie tylko katowanym, lecz także głodzonym, ciemiężonym i uciskanym, Marylko, wykorzystywanym na każdym kroku do prac przekraczających ludzkie siły. W dodatku oszukiwanym i znieważanym najordynarniejszymi wyrazami. Niech ojciec tak nie krzyczy! Co? Sąsiedzi dają znać, że i u nich dobrze ojca słychać. No i tym lepiej. Będziemy mieli świadków w razie czego. Jestem przekonany, że pan Włodek chętnie zaświadczy, że w tym domu odbywają się bez przerwy karczemne awantury, bójki, ciągłe pijaństwa. Jakie pijaństwa tym razem papa przesadził? No, jestem przekonany, że teraz, kiedy rozwód wisi już dosłownie na włosku, to rozpijesz się, Grzesiu, doszczętnie na twoim miejscu. Już dzisiaj nie marnowałbym czasu, tylko robiłbym sobie, panie, sporego kielicha. Zresztą chętnie robiłbym sobie razem z tobą. No nie, co? To nie, papo. Ale dlaczego? Będąc na twoim miejscu, nie marnowałbym takiej okazji. Może przy kieliszku dojdziemy do porozumienia i w ostatniej chwili zmienię zeznanie na twoją korzyść. No, ostatecznie ta zdziera, moja córka, wykańcza cię tutaj bezczelnie. Patrzeć na to nie mogę. Gdzie ty miałeś oczy, Grzesiu? A mówiłem, nie żeń się z tą brzydką, fałszywą i złą... Pa. No i widzisz,
rzuciła we mnie doniczką. No świetnie, wyrodna córka. Wspaniale. Bije własnego ojca. Nic dziwnego, Grzegorzu, że nie mogłeś na to patrzeć i wystąpiłeś do rozwódcy. Tak. Dziwię się, ojcu. Jak ojciec może tak postępować? Przed chwilą był ojciec moim koronnym świadkiem, a teraz nagle ojciec chce świadczyć przeciwko mnie? Tak, ale sprawa jest jeszcze otwarta. Mnie tam bez różnicy. Bowiem uczciwie, jestem, byłem i będę przekupny jak mało kto. Jednym słowem, no kto da więcej. No, niech ojciec uważa, no. Bo w ogóle się nie rozwiedziemy. I może ojciec jeszcze od nas obydwojga nieźle oberwa. A to świetnie, dobijcie mnie razem, czym popadnie. Zdaje się, że zapomnieliście, kto tutaj jest głównym lokatorem, kiedy was już stąd wyeksmitują za znęcanie się nade mną, ożenie się z panną Ingą, przeprowadzę się do niej, a to mieszkanie wynajmę jakiemuś cudzoziemcowi za ciężkie pieniądze. To jest zakazane. Chyba sobie kpisz, Grzegorzu. No to co jest zakazane? Nie wolno? Rozwiedźcie się, kochani, póki dobry. Wtedy jedno z was wyprowadzi się stąd, a ja wynajmę wolny pokój jakiejś kulturalnej studentce bez nałogów. Nie ma nic milszego, jak taka kulturalna studentka bez nałogów palce lizać. Zamieszkałbym sobie z taką studentką na kocią łapę. Nauczyłbym ją palić, pić i łajdaczyć się po kątach. No, widzę, że ojciec ma już całkiem sprecyzowane plany na przyszłość. A mam, tak. Mam. Kiedy tak słucham tej bezsensownej paplaniny, to mam wrażenie, że ojciec nie jest zupełnie normalny. Co o tym sądzisz, Grzegorzu? No, rozumiem, o co chodzi, Marilu. Tak, masz zupełną rację. Dziadek Jacek to wariat i w dodatku niebezpieczny dla otoczenia. Trzeba go ubezwłasnowolnić i odizolować od normalnych ludzi, którym uniemożliwia on pracę i wypoczynek. No, na jakiej podstawie? No bo no, podstawę zawsze się znajdzie. Ja tutaj sobie nawet zapisałem gdzieś na karteczce kilka faktów z życia papy, które nawet początkujący psychiatra uznana za zupełnie wystarczające. Posłuchajcie. 12 listopada bieżącego roku przeszedł ojciec na czworakach przez cały przedpokój. 14 października roku ubiegłego śmiał się ojciec do rozpuku nie wiadomo z czego. A niedawno, w zeszły wtorek, koło 2 w nocy, w pralce wieloczynnościowej ojciec nogi moczył. W związku z tym się zapytuję, panie profesorze, czy normalny takie rzeczy człowiek robić może? Około 20 maja w 63 karmił ojciec okruchami na ulicy dzieci. Zaś 17 września, mam to zapisane, na śniadanie zamiast kawy ojciec pił atrament. Kiedyś znowuż wymieniony poczeprzycki Jacek użył grabi ogrodniczych zamiast wykałaczek. Tak, w związku z tym się zapytuję pana profesora, czy tak może postępować osoba niechora, prawda? Niechora. A w ostatnim karnawale do Domu Kultury przyszedł ojciec na zabawę stresowanym szczurem. Jeszcze wczoraj wszystkich w domu zaskoczył odzywką, mówiąc do mnie, tu cytuję, wąty stara dziwko. Wieczorami, choć jest stary i oczy go bolą, konstruuje w ubikacji podwodny samolot, prawda? W związku z tym się zapytuję przed wysokim sądem, czy nie można by nareszcie zrobić z nim porządek? Stek bzdur, no z podobnym stekiem bzdur zetknąłem się tylko raz w życiu. Takim właśnie stekiem bzdury był akt oskarżenia przeciwko Zachariaszowi Dorożyńskiemu. Okrutny ten morderca w momencie zabójstwa Igi Korczyńskiej, które miało miejsce, jak wiecie, prawda, w Warszawie, bawił on akurat w Kalisiu. Co zostało udowodnione na podstawie zeznań 142 świadków. Naocznych. Nie mógł więc on popełnić straszliwej tej zbrodni, a jednak ją popełnił. Co zostało udowodnione dzięki zeznaniu 143 świadków oskarżenia. 140 świadkiem, trzecim świadkiem oskarżenia, jak się domyślacie, to właśnie byłem ja. Co za stek bzydury. No właśnie, mówię przecież, że stek. Ejdzie. Co ty tam notujesz, Grzegorzu? Nic, gromadzę materiał dowodowy. Dowodowy? Od tej pory każda anegdota papy będzie rejestrowana. A następnie przedstawi się ją odpowiednim władzom. Kto tam?
O, pewnie mały syn. Nie, to ja. Dobry wieczór. Dobry państwu. Wieczór. A, dobry wieczór, panie władzy. Dobry wieczór, niech pan na mnie spojrzy. Czy widzi pan te guzy, to oni mnie pobili, tak. Panie Włodku, rzucili się na mnie. Ach, niech pan siada, sąsiedzie i nie słucha tego steku bzdur. Dziadek, ja tylko ostatnio czuję się trochę nie najlepiej psychicznie. Odbiega, jak to się mówi, od normy, a co u pana? Jak najgorzej. Rozwodzimy się z Bożeną. Proszę. I to natychmiast, dosyć tego, cholera jasna. Ale dlaczego takie dobre małżeństwo? No przed chwilą stawiałam państwa za wzór. Niech mnie pani nie rozśmiesza, pani Poszeprzyńska. Ładny mi wzór. Mordobicia, rękoczyny, zniewagi. No, ale myśleliśmy, że państwo to lubią. Do tej pory miał pan przecież o swojej małżonce jak najlepsze zdanie. Jak najlepsze. Diabeł w nią jakiś wstąpił od tygodnia. Wyobraźcie sobie, baba jak anioł, nie bija. Coś poniomnego, no, a to chęcia. No. Nie przeklina, łagodna się zrobiła, jak baranek, cholera. Cholera, no. Ja już tak dłużej nie mogę, ja się duszę. No, panie Włodku, dostało się panu, serdecznie współczuję. Ale nie chcę pana martwić. Żaden sąd nie da panu rozwodu, nie. Tylko dlatego, że żona pana nie bije. Jak to nie dadzą, mówi pan? Nie. Oj, nie dadzą. Cholera jasna. No to co robić? No coś razem wymyślimy. U nas akurat też rozwód. Albo eksmisja. No, albo sprawa o ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie. Nie. Tak. Naprawdę? Tak. Cóż za dziwny zbieg okoliczności. Widocznie coś takiego w powietrzu wisi, że aż mnie ręka świerzbi. Niestety nie wszyscy. Tak. Rodzina, prawda, jako instytucja przechodzi ostatnio poważny kryzys, panie Włodku. Rozwodów i innych takich spraw coraz więcej w zasadzie. Oj, no nie teoretyzujmy. Pan Włodek przyszedł do nas w najprawdopodobniej konkretnej sprawie. Konkretnej, tak. No duszę państwo poszeprzyńscy, duszę się. Ha! Jest na to rada. Zdrada. Ja nie rozumiem. No jak to? Gdyby powiedzmy pani Bożena miała, załóżmy, prawda, kochanka. No załóżmy. I pan nakrył ją tym gachem, prawda, infragrantem kilku naocznych świadków. Otrzymałby pan rozwód bez najmniejszych kłopotów. Och, chciałbym złapać takiego drania. Porachowałbym mu wszystkie kości. Tak, i to zupełnie bezkarnie, panie Włodku. Działałby pan przecież w afekcie. No, dobrze, zaraz. Ale skąd ja wytrzasnę kochanka? Kto ją zechce? Ja, panie Włodku. Ojcze! Papo! Cicho! Wiem, co mówię. Panie Włodku, ubij mi interes. No. Ja za drobną opłatą udam się zaraz do pani Bożeny. No to już. Zaraz. A pan, panie Włodku, wyważy drzwi za jakieś 10 minut. Dlaczego tak późno? Zaraz. No. I wtargnie pan do mieszkania z Marylą i Grzegorzem w charakterze świata. Ja się wolę do tego nie mieszać. Jutro i tak mam dostać naganę. Ale nie za darmo, ty idioto. Jestem przekonany, że pan Włodek nie będzie się liczył z kościami. Nie. I wam też coś odpali. I tak wypadnie to znacznie taniej i lepiej niż gdyby wziął to adwokat. No tak, no. Mogą państwo liczyć na moją wdzięczność. Na pewno. No nie wiem. Co ty o tym myślisz, Maryla? No cóż, no myślę, że taka wspólnie uknuta, niecna i obrzydliwa intryga zcementowałaby naszą rozpadającą się rodzinę. Tak. No nie ma to jak zbiorowa odpowiedzialność. Co pan tak na mnie patrzy, panie Młotku, nie? Nic. No, po prostu wyobraziłem sobie pana w roli kochanka Bożeny. Już mi ręka świerzbi, żeby panu przyłożyć. To świetnie, no to lecie. Przyjdźcie za 10 minut, tylko punktualnie. Nie jestem już, wiecie, najmłodszy, wiecie. Ile czasu minęło? Pół minuty, panie Włodku. Cholera, a teraz? 40 sekund, jeszcze nawet nie doszedł. Czuję się jak szmata. Znam świetnie to uczucie. No nie wytrzymam. Ale no. Dokąd to, panie Włodku? No jeszcze czas. Nie, mam lepszy pomysł. Pójdę i przyznam się Bożenie do wszystkiego. Jak ją znam, to chyba nie wytrzyma i tak mnie urządzi, że mnie rodzona matka nie pozna. A wtedy ja jej też przysunę i wszystko wróci do normy. No Boże, a co będzie z moim ojcem? No cóż, oberwie za swoje, nie ma innej rady. Boże, to panie Błotku, niech pan poczeka. Ale zostaw, Maryl. Nie wtrącajmy się do cudzych spraw. Tak będzie najlepiej.
Przepraszam cię, Grzesiu. Byłam dzisiaj dla ciebie niedobra. No, ja też w zasadzie byłem dla ciebie niedobry, Maryjo. No! Zaczęło się, Maryjo. Thank you.